Siemanko moi drodzy, tutaj Luke Meister. Lecimy dalej z pajęczarzem. I lecimy dalej z krywkami Fiska i demonów. Tylko tak, zrobimy sobie najpierw to, a może najpierw to. Poraź 10 przeciwników, wykonać 10 uników między nogami. Dobra, polecimy do tego. Oczywiście Johna organizator ataku musi bombowego swoje. narodów został wreszcie doprowadzony przed oblicze sprawiedliwości. To szokujące, ale za atak odpowiada filantrop Martin Lee. Porozmawiajmy chwilę o tym, jak bardzo zwyrodniałą, przypominającą Jekylla i Hyde'a osobowość trzeba mieć, by prowadzić podwójne życie tego typu. Ale najpierw słowo ostrzeżenia dla tych, którzy świętują jego aresztowanie. Tak, dobrze się stało, że trafił za kratki, ale spójrzcie, jak mało o tym wszystkim wiedzieliśmy. Od jak dawna był podejrzany, od jak dawna był w posiadaniu broni biologicznej, która mogła nas zabić. Czy ktoś nie powinien nas poinformować, ewakuować? To nie przypadek, że odmówiono nam informacji niezbędnych dla bezpieczeństwa naszych rodzin. Ktoś o tym zdecydował. Policja? Burmistrz? Znam osobę, która na pewno jest winna. To Spider-Man. Jak zwykle, ja jestem przez... Piotr jest wszystkiemu winny. Dobra, noc. Tu jest impreza! Oj, nie trafiłem. Dobra, zobaczmy co się dzieje w środku. Chodzimy. Geronimo! Geronimo. MJ, jestem w trzeciej lokacji. Wygląda na to, że w biurze mają dziś dzień chodzenia w masce. W końcu praca, do której się nadajesz, dopóki nie zaczniesz rozdawać kopniaków. Ta, mam przeczucie, że dział kadr nie będzie mną zachwycony. Nowy gracz musi dotknąć poprzednika i pobiec do swojego rogu, nie? No, come on. Ale do widzenia. Co to było? Wyjaśnia skąd demony biorą pojazdy. Ciężarówki, karetki. Dobra. Koniec jeśli zabawy. Zamkniesz, trudniej będzie im dyskretnie poruszać się po mieście. Ciekawe co wam napisać.
napisali, że tak szybko się to ustawiliście? Sekundę! Zanim zaczniemy, chcę sprawdzić, ile osób może tu naraz przybywać. To jakieś niedogodne zgromadzenie. Wszystko? Ukończono. No i superacko. MJ, chyba dokonałem w tym warsztacie przeciwieństwa naprawy. Nie martw się, ściągnę tam plikę, już oni to sprzątną. Rozwój 5 przeciwników i wykonaj 10 wyrzuceń w powietrze. Chyba to to? O czym myślę? Bo ta... Juri, okay. Mam tu plac budowiska, po którym kręcą się ludzie, ale raczej nie pracują. Na pierwszy rzut oka. Założę się, że praca pre. Porozglądam się. No chodź! Dorwaj biegu! Cholera, uwaga! Nie to! To jest to? Nie. Czekacie, ciężki dzień! Drugi go dosięgnął! Bez paniki, damy radę! To chyba jest to, nie? Wracaj tu, jeszcze z tobą nie skończyłem! Ha! Na twoim miejscu dałbym nogę! Wracaj tu! Rozwalę ci łeb! To jest to? Nie. Wyrzucę w powietrze, no to muszę zobaczyć listę ruchów. Rzutnie sieci. Nie. Wyrzucenie potrzeb... Ach to! Dobrze idzie, tak trzyma! Kończu będziesz musiał zleść! Spóźnialscy! Będę musiał wam wpisać uwagi do dzienniczków! Pomagajcie go w końcu! Nie może z nami wygrać! Dałem cię szacunku! Dobra. Teraz musimy ich rozbroić. Chodź tu! Dalej!
macie? Dlaczego ja nie mam wsparcia? A tak, nikt mnie nie lubi. Uwaga! Spidermanie, to miejsce to najprawdopodobniej magazyn wyspecjalizowanego uzbrojenia, materiałów wybuchowych, wyrzutni rakiet. Fist zdobywa sprzęt, który widuje się tylko w wojsku. Ta broń nie może trafić na ulicę. Zrób wszystko, co w twojej mocy. Z chęcią cię wykończę! Nie. Rozproszyć się! Giniesz wreszcie! Dobra. Cię można wspierać na różne sposoby. Na przykład tylko powtarzać: dobra robota. Brać go! Spider-Man nauczył się grać. Jeszcze ich więcej? Co nawet miłe, że chcecie dołączyć do swojego szefa w więzieniu. O nie! Nie możesz z nami wygrać! Nie? Okej. Okay. Chyba ty długo nie wytrzymasz. No to było troszkę bardziej problematyczne. W tym czerwonym kostiumie jesteś całkiem przekonującym Mikołajem. A jak? No ja myślę. Co to jest? Mamy 10 wykończeń. Kopnięć z lotu, dobra, to już wiem, jak to zrobić. Wykończenie. Aha, wykończenie to jest chyba. Wykończenie. A to. No dobra. Pierwszy. Musimy naładować koncentrację do pełna. Wejdźmy do środka. Bierzmy się do dzieła.
MJ, jestem w czwartej lokacji z twojej listy. Tutaj nawet nie udają, że działają legalnie. Przykro, że przestępcy nie są już dumni ze swojej pracy. Przyjrzę się temu bliżej. Dobra, kończymy z tobą. O nie! Maklerzy! A! Nie zauważyłem masek. Ale was tutaj jest. Dzień dobry. Hej tam, nowi! Właśnie wydarłem podłogę waszymi kumplami, ale wy wyglądacie na twardzieli. Peter, ta firma podobno sprowadza części komputerowe. Nie wiedziałem, że laptopy składa się teraz z części broni. Fabryka broni? Niedługo przestaną. Zaraz odpłacą mi za Jeffa Davisa i wszystkich, których zabili w ratuszu. No właśnie. Kolejni? Super! Chciałem zapytać, jak radzicie sobie z kichaniem w maskach? Ciągle mam z tym problem. Zwrot do nadawcy. Lat. Kolejni goście! Chodźcie, siadajcie wygodnie! Gramy w kalambury! Jeszcze dwóch. Jeszcze jeden. Ostatni. No i dobra, możemy się bawić. Koniec? O, ledwo się udało. I naprawdę zostałem mi gestkę życia. Tu już porządek. Nie poniosło cię za bardzo, co? Troszkę. Ale ty taki nie jesteś. Nie poniosło mnie. Wcale. O, 20 minut odcinka, także zostały nam dwie miejscówki. Wykonaj sobie 20 ciosów, cel w 3 przeciwników z rusztowaniem. Dawaj.
Czy oni nie słyszeli o tym, żeby swoje kryjówki dostawać od siebie dalej? Yuri, w tym miejscu roi się od gości z podejrzanymi wypukłościami. To znaczy, jestem pewien, że mają broń oczywiście. To wciąż za mało, żeby urządzić nalot. Mam przeczucie, że niedługo może się jednak okazać potrzebny. Z Vivy, gdzie jesteście? Zobacz, tu jestem. No. Nie pieniędzy. Może tutaj Fisk trzyma teraz gotówkę. Zamykając tę metę, bardzo mu zaszkodzimy. Staram się zdobyć nakaz. Rychło w czas. Posił! Świetnie! Tamci mi się już trochę znudzili. Będzie rzucał! Znajdź kogoś, kto będzie cię kochał tak, jak ludzie Willy'ego kochają obrywać po głowie, a będzie dobrze. Mam ochotę puścić komuś głową. Nie może z nami wygrać. Rozumiesz pojęcie teren prywatny? Gdzieś ją cię wykonię. Rozwalę ci za to łeb. Wszyscy ludzie króla. O, to czyli ostatni bastion. Twoi ludzie nie będą już tu mieli problemów. Tymczasem Wilson Fisk ma ich coraz więcej. Dobra robota. O, udało się. Ile jeszcze zostało placów Fisk Construction? Zero. Wszystkie działały po godzinach, żeby zmaksymalizować zyski. Teraz nie będą działały nawet w ustawowych godzinach pracy. Złe wieści dla Fiska, dobre dla Nowego Jorku. Mam nadzieję, że dobrze się bawisz. Willy, wiesz co? Byłem właśnie w jednej sytuacji. Kingpin. Nie uwierzysz, ale pod twoją nieobecność zalęgła się tam przestępczość. Skrócie, to już koniec Fisk Construction. Mam inne źródła dochodów, ale sprawiłeś mi kłopot i zapłacisz za to. Mam długą pamięć i daleko sięgam. Już tylu gości poprzysięgło mnie zabić, że powinni się o mnie pojedynkować. Też dobry. Użyj 5 pułapek na 5 przeciwnikach. Wykonaj 3 ataki z użyciem ściany. Czyli co? Nie znam ruchów. Pojęcie atak, przyciągnięcie, rozgrywanie. Wywołanie. Atak ze ściany. A! Czyli kółko i kwadrat. Dobra, no to lecimy.
Nie wiem, czy moi drodzy, czy się pytałem już was, ale jeśli seria wam się podoba, możecie zostawić łapkę, komentarz, subskrypcję kanału dla zasięgów i dla mojej motywacji. A my lecimy do ostatniej dziupli demonów. Ten budynek zajęliście? Spływają do nas doniesienia o tym, że Martin Lee, poza tym, że posiadał umiejętności podobnej kategorii co pewien dziwoląg, od jakiegoś czasu zmagał się z rozdwojeniem osobowości. Na pewno macie tu na górze doskonały odbiór. Rany, naprawdę nie chcieli mnie tam wpuścić. Tym bardziej chcę wejść. No to... Też tak myślę. MJ, jestem w piątej lokacji. Albo odstawia się tu jakiś dziwny cosplay, albo to demony. Pięć ławek. Może oba, oni też mają potrzeby społeczne. To może zyskam tu sobie nowych przyjaciół, albo wrogów. Wejdziesz w to? Nie no, ciumeczku. No. No proszę, wejdź. A ciekawe, czy mogę w nich bezpośrednio rzucić, co? Nie. No wejdź w to, wejdź. Nie blokuj się na... No to chyba, żebym odwalił. Teraz mnie zauważą. Oj kurde, nie mam już pułapek. No nie mam już pułapek. I to już jest problematyczne. Jędzi,
No wejdź, ty no proszę. Dobra. Pysznie. No ale to nie zmienia faktu, że dalej brakuje mi jedną. A jakbym... Czy to mi zwróci? Tak, jest pułapka. Nie zalicz mi tego. Nie będę się... Ostatnia. Hej, dublerzy! W roli rządnych krwi demonów wystąpią teraz rządne krwi demony! Łap! O, pięciu, dobra. Dobra, jak iść, to mi się udało. Tam mamy. Dobra, mamy jeden. Posiłki! Chyba, że paparazzi są tacy pomysłowi. Mamy dwóch. Tak myślałem. Łap. Dobra. Jest to dom clearingowy organizacji charytatywnych RIL. Trafiają tam książki i odzież złożone z całego miasta. Brzmi jak idealna przykrywka dla siatki handlarzy narkotyków. Założę się, że to ich prawdziwe zajęcie. Dobra. Możemy się z nimi... Jakim cudem tak szybko się tu zjawiacie? Na pewno nie przyjeżdżacie szóstką. Kolejne demony! Jak wy się w ogóle rozpoznajecie? Te maski są do siebie cholernie podobne!
Wewnętrzne sanktuarium. Ukończono. Zdobyte trofeum. Elegancko. MJ, zamknąłem tutejszy interes. Świetnie. Złożę anonimowy donos. Założę się, że jeśli policja sprawdzi te pudła, znajdzie coś znacznie ciekawszego od znoszonych jeansów. Też tak myślę. No to wyczyściliśmy mapę z tych wszystkich tych. Jeszcze te próby, wyzwanie bombowe, wyzwanie drona. Bombowe, drona. Nie, to już jest bardzo mega opcjonalnie. Tak już dość dużo sobie podziałaliśmy w tej serii. To już wszystkie miejsca, które udało mi się powiązać z Lee. Napsuliśmy demonom krwi. I pomogliśmy prokuraturze wsadzać ich za kraty. Dzięki, MJ. Wiszę ci kolację. O, miło. O jakim przedziale cenowym mówię? Jakim tylko chcesz. O ile mają też dania za dolara. Wciąż lepiej niż kiedy próbowałeś zrobić pierożki. No dobra, myślę, że sobie możemy skończyć odcinek. Gdzieś tu. A nawet tutaj. Nie będę nigdzie lecieć. Albo po prostu przelećmy się jeszcze do... W pobliżu misji głównej. Poszło podejrzenie handlu narkotykami. Zachować ostrożność. Potrzebne wsparcie w Portside. Przyjęto? Przyjaciele, dziś porozmawiamy ze słuchaczem, który padł ofiarą tak zwanego skażenia, infekującego mieszkańców i popychającego ich do aktów bezmyślnej przemocy. Według policji skażeni nie kontrolują swoich działań i nie są za nie odpowiedzialni, więc nie będę ujawniał tożsamości naszego rozmówcy. Opowiedz nam, jak to było. Czułem się jak w koszmarze otoczony potworami. Nie miałem kontroli nad swoimi najmroczniejszymi impulsami. Szalały we mnie wściekłość, strach, nienawiść. To straszne. Rozumiem, że kiedy byłeś pod wpływem tego paskudztwa, Spider-Man spuścił ci łomot. Cóż, nie pozwolił mi krzywdzić innych. Spuszczając ci łomot. No, staram się użyć jak najmniej siły. Czyli spuścił. No i widzicie, Spider-Man bije chorych umysłowo. Zwyrodnialec. Johna, ty... Zawszona mendo. Bić. Zaraz ty będziesz... Zmęczony umysłowo. Czy chory był? Czy chory? Jeden żyd. Dobra. Możemy sobie tutaj skończyć odcinek. Tu mamy zaraz misję główną. Także dzięki, że ze mną byliście. Jeśli się wam odcinek podobał z dziupli i magazynów demonów, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję kanału. To moje, dla mojej motywacji. I proszę udostępniajcie link do kanału na mediach społecznościowych. A ja już będę leciał. Dzięki, że byliście. Hej, hej.